Serdecznie witamy na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Zawsze we wtorki wieczorem na naszej antenie magazyn kibica Wisły Płock. Dzisiaj dwóch gości, trener piłkarzy Wisły Marcin Kaczmarek. Witam cię bardzo serdecznie. Witam, dzień dobry. I nasz napastnik, ostatnio nie grający z powodu, mam nadzieję, niegroźnego urazu, Jose Kante. Jose, hello. Witam, dzień dobry. Perfekcyjnie. Listen, Jose, is it possible to talk to you in Polish? You can try. So, okay. Spytałem Jose, czy możemy mówić po polsku. Powiedział, że możemy próbować. Drodzy Państwo, co prawda humory mamy świetne, bo wygraliśmy ostatni mecz i pniemy się systematycznie, mozolnie w tabeli. Ale zacznę od takiej trochę nieprzyjemnej sprawy. Może ona nie ma jakiejś wielkiej rangi, ale jest naszym zdaniem, i nie jest to tylko moja opinia, ale ludzi pracujących w klubie, no, niestosowna, że tak to nazwę. Otóż Wisła Kraków, nasz najbliższy rywal, reklamuje piątkowy mecz pomiędzy naszymi drużynami hasłem Wisła jest tylko jedna. I jak mniemamy, nie chodzi tutaj o Wisłę z Płocka. Prawdopodobnie również tę Strzewa, Puław i wiele innych klubów, które noszą nazwę Wisła. Być może, jeśli tak jest, to jest wszystko w porządku, chodzi Krakusom o nazwę najpiękniejszej, najdłuższej polskiej rzeki. Wątpimy jednak, że o to właśnie chodzi, a jeśli mają na myśli swój własny klub, to uważamy, że jest to nie na miejscu, bo Wiseł jest tych sportowych w Polsce bardzo wiele. Wszystkie mają prawo do dumy, do ambicji, do postrzegania się w pewien sposób jako wyjątkowe, a nie tylko ta z Krakowa, i udzielamy małej reprymendy naszym kolegom, być może starszym, ale równym nam rangą z Krakowa. Mam nadzieję, że utrzymamy im nosa w inny sposób, a jaki, no to zaraz będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. Jose, it was rather difficult to translate, so let's forget it, okay? Marcin, Marcin, teraz czas wrócić do tego, co przyjemne, czyli do ostatniej soboty. Czy miałeś już okazję obejrzeć mecz na chłodno? Jeśli tak, to poprosimy o ocenę tego spotkania już po takiej kilkudniowej perspektywie. Analiza przed nami. Natomiast oczywiście pewne wnioski już się nasuwają. Na pewno ten mecz przede wszystkim zwycięski. To jest szalenie istotne dla nas w kontekście zdobyczy punktowej i celu, jaki mamy do zrealizowania w tym sezonie. Oczywiście graliśmy z przeciwnikiem, który bardzo konsekwentnie i dobrze taktycznie realizuje swoje założenia. Jest wysoko w tabeli. Jest to jedna z niespodzianek zdecydowanie sezonu. Ciężko im strzelić bramkę poza Lechem Poznań, który no jakby pruje w cudzysłowie wszystkich, no tak. I to wysoko po 3-4 w tym czasie. To ta drużyna zremisowała przy Łazienkowskiej nie tak dawno. Zremisowała z Lechią Gdańsk również już w tej rundzie. Także zdawaliśmy sobie sprawę, że kluczem będzie zdobyć bramkę jako pierwsi. I to się udało. Myślę, że mieliśmy w tym meczu momenty lepsze i gorsze, jeżeli chodzi o samą grę. Natomiast wydaje mi się, że w kontekście tego, ile stworzyliśmy sytuacji bramkowych, a ile przeciwnik, to te zwycięstwo trzeba potraktować jako zasłużone. Mm-hmm. No i to najprostsza analiza. Jose, I asked coach about last game. Now I ask you for opinion. You were not playing in this game, so but you were watching, I hope, unnerved, very nerved. So what do you think about the game? Was it good or? I think it was not good game for both teams. We don't mm-hmm. play good football, but I think we get the most important. We get the 3 points, mm-hmm. and I think this is enough. We get the 3 points, and mm-hmm. this is the most important for this game, I think. Jose powiedział, że nie był to najlepszy mecz w wykonaniu obydwu drużyn, ale najważniejszy cel, czyli zdobycie 3 punktów, został osiągnięty. How do you think? Would it be better for Wisła if Jose would play this game? No, I don't think like this. I just think that we are a team, and and we will do the best. Everybody who play is give the best all the time. And sometimes we play better, sometimes not. But important is to win the game. Jose zapytany, czy byłoby lepiej, gdyby wystąpił w tym meczu, odpowiedział, że on tak nie myśli. I ważne, gdy jesteś, tworzymy drużynę, czasem gramy lepiej, czasem gorzej, ale najważniejsze, żebyśmy razem walczyli i razem osiągali dobre wyniki. No i w sumie trudno się z taką opinią, panie tenerze, nie zgodzić. Czy może pan stwierdzić, że właśnie ci piłkarze, którzy tak jak Jose, czy Mitko, który w tym meczu również nie grał, czy Georgi, czy Arek Reca, no mieliśmy długą listę akurat nieobecnych, mm-hmm. i to tych ważnych graczy, nie, wszyscy o tym doskonale wiedzą, rzeczywiście wspierają tych, którzy danego dnia wychodzą na murę. Oczywiście to bardzo cenne, że w takim trudnym dla nas meczu w newralgicznym punkcie sezonu
ci zawodnicy, którzy zastąpili tych, którzy grali więcej ostatnio, stanęli na wysokości zadania, bo ten mecz wygraliśmy. Natomiast co do wsparcia, to jestem o tym głęboko przekonany. Każdy z tych zawodników przeżywa podwójnie. Kontuzje nie wybierają i to jest coś, co jest najgorszego dla piłkarza. Żałuję oczywiście, że chodzę w takim momencie, kiedy rzeczywiście jest w formie i strzela bramki regularnie, wypad z powodu kontuzji, ale takie jest życie piłkarza. Wierzę, że ta kontuzja już za nimi i pomału będzie wracał do zdrowia. Jose, did you understand? Yeah. Yeah. What's about your injury? Is it possible for you to play on Friday, or we have to wait a week more, or 2 weeks even, because we got a national team break? Yesterday I got training and was good feeling. Uh-huh. I ran a little bit, and today I will run a little bit more. I will run with a little ball. So I think I will try to do it, because I don't want to lose more games. I want to play. I feel good now, and I'm good moment, so I want to play. I don't want to stop more. Myślę, że większość słuchaczy zrozumiała. Jose wczoraj trenował, biegał coraz więcej i więcej. Tak planuje w tym tygodniu, czuje się dobrze, nie chce tracić więcej meczów, no i chciałby w piątek zagrać. Marcin, czy na to z pozycji szefa jest obiektywna szansa, czy Jose nie chce trochę za bardzo zaryzykować? No, oczywiście mamy jeszcze kilka dni i żeby piłkarz był przygotowany optymalnie, to musi trenować. I zdajemy sobie sprawę z tego, że na pewno nie będziemy tutaj podnosić jakiegoś wielkiego ryzyka. Porozmawiamy z lekarzem, z Jose, to jest najważniejsze, jak on się czuje, bo on jest jakby, może powiedzieć, od siebie. To jest najlepszy zawsze wykładnik, jak zawodnik to odczuwa, w jakiej jest dyspozycji. Jeżeli będzie taka możliwość, to na pewno w większej czy mniejszej formie z Josego skorzystamy, bo jest to dla nas ważny piłkarz. Mhm. Czyli istnieje szansa, że Jose w czwartek wsiada do autokaru i w piątek być może, tak jak powiedziałeś, w niepełnym, a może w pełnym wymiarze czasowym. Na pewno nie będziemy tutaj podejmować jakiegoś olbrzymiego ryzyka, bo to jest sprawa mięśniowa i zdajemy sobie sprawę z tego, że tutaj pośpiech na pewno nie jest wskazany. Zawsze mamy taką zasadę i dewizę, że piłkarz musi być zdrowy, w 100% gotowy do gry. Mhm. Lepiej zaczekać jeden tydzień, niż przyspieszyć sprawy o jeden dzień. Co oczywiście tak nie zmienia faktu, że jeżeli Jose będzie uczestniczył w każdej jednostce do końca tygodnia, to z pewnością będziemy brali go pod uwagę. Mhm. To od razu kontynuując wątek, jak czują się pozostali kontuzjowani? Georgi wiadomo wraca do gry, bo on akurat nie z powodu urazu, tylko kary za kartki pauzował. Natomiast Arek Reca i Mitko Iliew to gracze, którzy już w tym meczu nie wystąpili, a Iliew nawet dłużej. Tak, ale mają już za sobą jednostkę wczorajszą, o której też wspomniał Jose. Informacje są pozytywne. Jest wszystko na dobrej drodze, będą trenować prawdopodobnie. Jeżeli chodzi o Arka, ta przerwa była trochę krótsza. Mitko miał dłuższą, trzeba też się przyjrzeć, w jakiej będzie dyspozycji i też spokojnie wprowadzać go do zespołu. Czyli wszyscy są gotowi do gry. Nie mam żadnych braków. No, na to wygląda. No, tak jak mówię, zobaczymy, jak sprawa schodzi, bo tutaj to jest ten temat taki, który nas bardzo też interesuje w kontekście, żeby nie zaszkodzić, tak? To jest bardzo ważne dla nas. A czy Jose będzie mógł jechać na mecz swojej reprezentacji? No bo tu sytuacja jest też skomplikowana. No więc właśnie, to się wszystko może, łączy. Może wyjaśnijmy słuchaczom. Tak. Jose dostał powołanie, które obowiązuje po naszym meczu ligowym. Nie wiem, od poniedziałku ma być na zgrupowaniu kadry. No i to zależy jakby od jego zdrowia. No oczywiście. Jeżeli będzie do dyspozycji na mecz z Wisłą, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uczestniczył w zgrupowaniu swojej reprezentacji. Natomiast jeżeli będą pewne obawy, no będziemy rozmawiać na ten temat. My nie zamierzamy tutaj blokować w żaden sposób. To jest bardzo ważna rzecz i dla zawodnika, i dla federacji, dla każdego z nas pewnie by była. Także, no ale musimy patrzeć też na interes klubu i zawodnika przede wszystkim. Jeżeli nie będzie w pełni sprawny, no to będziemy musieli w odpowiedni sposób podejść do tego powołania. Jose, are you feeling as good to travel for national team games next week? Yeah, I think same as coach. I have 10 days until game with national team, and now I feel good. But of course, the important is this moment is league, because it's only friendly games. We have to say friendly games, and we have to continue in league until the end. And I think this is not the most important now.
I must think in recover good and be good for next game with Wisla. Jose potwierdził więcej słowa trenera, powiedział, że oczywiście priorytetem. Oczywiście czuję się dobrze w tej chwili, mecze są za 10 dni, te i na dodatek są towarzyskie, więc nie mają jakiejś takiej specjalnej rangi, a najważniejsza jest w tej chwili gra w lidze. Jeśli będzie czuł się dobrze, to oczywiście z przyjemnością pojedzie, ale jeśli nie, no to zostanie. But of course I want to go. Is it a big honor for player to be a part of national team? Yes. I think it's one of the best dreams in my career. Yeah, and for everybody who want to play football, I think play for a team, for a country, is the best honor. Mm-hmm. Yeah. Ja zapytałem Jose, czy to wielki zaszczyt grać dla drużyny narodowej. Powiedział, że no chyba nie, jest to ogromne marzenie i wielki zaszczyt dla każdego, kto gra w piłkę, żeby móc wystąpić w narodowych barwach. Ty, Marcin, też oczywiście grałeś w młodzieżowych, co prawda, reprezentacjach, ale chyba potwierdza, że to jest no, wyjątkowe wydarzenie, prawda? Oczywiście, no to jest coś, na co się pracuje. W każdym zawodzie chce się być najlepszym, a takim wykładnikiem w sporcie jest przynależność do kadry narodowej, niezależnie w jakim momencie, w jakim roczniku. Jasne. Także potwierdzam i rzeczywiście tutaj nigdy nie będę miał nic przeciwko temu, żeby zawodnicy wyjeżdżali. Mamy jasny stosunek co do tego. Są często powoływani nasi zawodnicy do reprezentacji różnych kategorii wiekowych. Teraz walczą też nasi piłkarze o to, żeby załapać się do reprezentacji młodzieżowej. Mhm. Pamiętamy takie momenty trudne dla nas w pierwszej lidze, gdzie zabierano nam podstawowych naszych młodzieżowców. W trakcie rozgrywek nie mogliśmy też skorzystać, bo przepis mówił o tym, że był niejasny, nie mogliśmy skorzystać, a jednak ci zawodnicy jeździli na reprezentację. Także oczywiście to jest bardzo, bardzo istotne i ja jako trener też mogę być dumny i cieszyć się, że zawodnicy z mojego zespołu są doceniani w swoich federacjach. Proszę Państwa, wracamy na antenę po krótkiej muzycznej przerwie. Wisła Energy Drink. Wyjątkowa receptura, orzeźwiająca moc i wyjątkowy smak już w sprzedaży. Wisła Energy Drink. Bierz, wspierasz Wisłę Płock. Szukaj Wisła Energy Drink na półkach sklepowych. Wisła Energy Drink. Twój nowy energetyk. Jeśli coś potrafi powstać w wyobraźni ludzkiej, może być stworzone. To z idei rodzą się rzeczy największe. Więc idea przerodziła się w działanie i tak powstała firma Budmat. Tu tworzymy nasze dachy, rynny, profile blachy. Trwałe, bezpieczne, eleganckie. Ale to dopiero początek. Bo gdy idea przerodziła się w wizję, wizja wyznaczyła właściwy standard jakości. Dachy i elewacje, rynny, profile i akcesoria. Stalowe centrum serwisowe. Budmat. Masz prawo do jakości. Zapraszamy do oddziałów i partnerów handlowych w całej Polsce. www.budmat.pl. Kibicujesz Wiśle? Jesteś z nimi w Płocku i na każdym meczu wyjazdowym? Zasługujesz na pełną mobilność. Pobierz aplikację Witaj i korzystaj. Mnóstwo punktów do zebrania jak z tradycyjną kartą Witaj i mnóstwo punktów w specjalnych promocjach. A do tego fantastyczne kupony do zrealizowania kiedy zechcesz i gdziekolwiek jesteś. Pobierz wyszukując Witaj w sklepie z aplikacjami. Sponsorem Wisły Płock jest Orlen. Organizator programu Witaj. To 104.3 FM w Płocku, 103.9 w Ciechanowie, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, magazyn Kibica zawsze we wtorki. Dzisiaj Jose Kante i Marcin Kaczmarek goszczą studio. Dumni, że mogą lub mogli grać w reprezentacji. Fajnie mają. Ja bym też bardzo chciał grać w reprezentacji, najchętniej piłkarskiej. Kiedyś tam była jakaś szansa w innej dyscyplinie, ale się też nie załapałem. Byłem w takiej 16-parowej, szerokiej kadrze w brydża, ale ostatecznie do 3 par, które tworzyły reprezentację juniorów, się nie załapałem. Ale nie mogę się przyzwyczaić do tej nazwy brydż sportowy. No to, powiem tak, że wiesz, że brydżyści sportowi w ogóle jej nie używają. To jest tak, że my po prostu gramy w brydża, o tak. Tak jest. Tym bardziej, że no to pojęcie sportowe, ono się nijak ma... Bardziej prawidłowym jest, ale to już jest wkradanie się w jakieś niuanse porównawcze, dlatego że tak naprawdę no, my porównujemy się do jednego stołu, jeśli gramy z jednym przeciwnikiem mecz, ewentualnie do wielu stołów, jeśli to jest turniej na kilkaset par, to do kilkuset stołów. I to jest porównawcze, jest lepszym określeniem. No tak, sportu. Ale jest są sport zawody, ma to do siebie, tak. Że jest rywalizacja. W brydżu jest rywalizacja. W kontekście jest to absolutnie dyscyplina sportu. Tym bardziej, że odgrywają się Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie w sportach umysłowych, teraz już nawet takie mają rangę, że MKOL zaczyna się nimi opiekować i to są
to są tak nazywane igrzyska olimpijskie sportów umysłowych. Tam są szachy, warcaby, go, właśnie brycz i jeszcze jakaś dyscyplina wschodnia, której nazwy nie jestem w stanie przytoczyć. Także tak troszeczkę czujemy się sportem. No tak, no, troszeczkę. Mieliśmy przerywnik, wracamy, tak, wracamy do piłki. Nożnej, tak jest. Panowie, no nasza sytuacja, no może najpierw zacznijmy od meczu z Wisłą Kraków, a w ostatniej części porozmawiamy o w ogóle o sytuacji w tabeli. Jose, what do you expect from the next game on Friday against Wisła Kraków? I expect, like always here in Poland, Polish League, I think one game, very interesting game, and strong and difficult. Mm-hmm. But like every game, it can happen everything. Tak. Spodziewa się ciekawego, trudnego, wymagającego i dobrego meczu, ale jak w każdym, wszystkiego można się spodziewać. W zasadzie w pigułce wszystko, Jose powiedział, a Marcin tak troszkę bardziej no, oczywiście profesjonalnie. Wiemy, że jakby Wisła jest marką i firmą w naszej ekstraklasie od wielu, wielu lat. Ostatnio przechodzi wzloty i upadki, natomiast w ostatnim czasie zdecydowanie tendencja rosnąca. Oglądaliśmy kilka spotkań. Rzeczywiście Wisła ma, jeżeli chodzi na, jak na polskie warunki, naprawdę dobrych piłkarzy. Ogranych reprezentantów również kilku krajów. Także zdecydowanie mocny przeciwnik, pukający bardzo, bardzo mocno do tej pierwszej ósemki. Co prawda przegrali ostatni mecz na Legii w Warszawie, natomiast no, z Legią zawsze można przegrać. I tutaj podchodzimy do tego meczu na pewno podbudowani ostatnimi wynikami, bo punktujemy i regularnie jesteśmy w kontakcie z tą czołową ósemką, także na pewno nie jesteśmy na straconej pozycji. Starannie przygotujemy się do tego meczu i zrobimy wszystko, żeby nie sprawić niespodziankę. Mm-hmm. Jose, do you know Wisła defenders? I don't know very good Wisła defenders, but... But last but season you played as a Górnik Zabrze player, so you had know, a chance to meet them. Of course I know. And we make meetings every time, so with meetings you can know everything. We make for this reason we make. And like this, you can know everything, you know, of the other team. I think okay, I'm not football fan, but what I need, I know. No, yeah. Zapytałem, czy Jose zna obrońców Wisły, powiedział, że on nie jest wielkim fanem futbolu, ale oczywiście ilekroć się spotykamy, to analizujemy przeciwnika i to, co ma wiedzieć, wie. Tak i jest. Panie, to rzeczy taka, o, bo to jest od razu ciekawy wątek, czy rzeczywiście taki gracz jak Jose, który wiadomo, no często ma przeciwko sobie jednego przeciwnika, czasem dwóch, no i od jego decyzji, od jego sprytu, jakieś no zachowania, tak, oczywiście, on tak. jest przygotowany na jakieś konkretne zachowania. Oczywiście analizujemy przeciwników, zawsze staramy się starannie podejść do każdego meczu. Oczywiście większą wagę przywiązujemy do tego, co my chcemy zrobić w danym meczu. Przez cały tydzień pracujemy nad tym, żeby te elementy wypracować. Zwracamy uwagę też na pojedyncze sytuacje. Staramy się znaleźć te słabsze strony przeciwnika. No potem od zawodników na boisku zależy, czy potrafią to wykorzystać, czy nie. Wisła ma doświadczoną linię obrony. Nie muszę mówić o Arku Głowackim, prawda, bo to instytucja, człowiek już w Wiśle tyle lat, był reprezentant naszego kraju. Bardzo ciekawym zawodnikiem według mnie jest zawodnik z Hiszpanii na środku obrony, który dołączył teraz do Wisły. Maciek Sadlok to też piłkarz ocierający się o pierwszą reprezentację swego czasu, także też określona jakość. Także, no, tak jak mówię, to jest zespół bardzo solidny, ale ta liga pokazuje, że nie ma przeciwników nie do pokonania, że Wisła, nasza Wisła, radziła sobie do tej pory z tymi drużynami całkiem przyzwoicie. I tak jak mówię, bardzo dużo będzie zależało od naszego podejścia, od głowy, od tego, jak podejdziemy, z jakim nastawieniem do tego meczu. Myślę, że to, że w ostatnim czasie punktujemy, to, że jesteśmy cały czas w kontakcie z górną ósemką tabeli, no musi powodować wśród piłkarzy
taką dodatkową pozytywną motywację i na tym, na tym etapie rozgrywek każdy punkcik, każdy mecz jest szalenie istotny i musimy go traktować jakby to był ostatni mecz, można powiedzieć, bo jakby potem będziemy się martwić po Wiśle, jest przerwa na reprezentację, co dalej? Napomknąłeś już nieco, jakby dostrzegając naszą szansę w tym, że gramy przeciwko silnemu przeciwnikowi, bo rzeczywiście, gdyby zestawić wyniki naszej Wisły z pierwszą, piątką, szóstką tabeli, to spokojnie walczylibyśmy o Mistrzostwo Polski. To oczywiście żart, bo punkty liczą się ze wszystkimi jednakowo, ale czy rzeczywiście, no to, że przeciwnik raczej nas zaatakuje, że będzie grał piłkę otwartą, że no nie wypada krakowskiej Wiśle u siebie grać o 0-0. Stwarza nam być może dodatkową szansę. Na pewno ten mecz będzie inny niż na przykład w Kielcach. Inne zespoły, inny etap rozgrywek i wydaje mi się, że my mądrzejsi też o pewne doświadczenia już z tej rundy. Na pewno, tak jak wiemy, Wisła sporo jakości, sporo takiej krakowskiej gry, dużo podań, dużo gry takiej na dwa kontakty. No tak jak mówię, no, jest sporo doświadczenia. No będziemy chcieli wykorzystać swoje atuty. My potrafimy grać przeciwko takim zespołom i oby tak zostało. Jose, do you remember the first game against Wisła Kraków? Yeah. So, was it good game of our team? In my opinion, we lost a little bit unlucky. Yeah, of course. I think same because we was playing good and we made good game. But as I say before, in this league, every game is very difficult and you don't know never. You know, we can play good and receive one goal, unlucky goal. And also we can do the same, you know. Last week, for example, we don't play best game, and we scored one goal, we won 1-0, you know. And this is enough. And against Wisla last game was like this, and was good. But I think we have to give more this game. We have to give more, and we have to try to play with more power, and like this we can try to do something better. Jose pamięta pierwszy mecz. Przyznam, że przegraliśmy go nieco nieszczęśliwie. Graliśmy dobrze, ale tego szczęścia trochę zabrakło. No i powiedział, że teraz chcą coś osiągnąć, ale powiedział też, że to jak w tej naszej lidze, że ciężko cokolwiek przewidzieć, bo na przykład sobotni nasz mecz nie za dobry, za to zwycięski. No i powiedział, teraz chcą coś osiągnąć dobry rezultat, musimy jednak zagrać z większą siłą, bardziej agresywnie. I wtedy mamy szansę, musimy zagrać lepiej po prostu niż w ostatnim meczu i nawet chyba lepiej niż w tym pierwszym, żeby w piątek powalczyć o zwycięstwo, które, jak dodał, jest możliwe. Szanowni panowie i drodzy słuchacze, wracamy za kilka minut. Wisła Energy Drink. Wyjątkowa receptura, orzeźwiająca moc i wyjątkowy smak już w sprzedaży. Wisła Energy Drink. Bierz, wspierasz Wisłę Płock. Szukaj Wisła Energy Drink na półkach sklepowych. Wisła Energy Drink. Twój nowy energetyk. Jeśli coś potrafi powstać w wyobraźni ludzkiej, może być stworzone. To z idei rodzą się rzeczy największe. Więc idea przerodziła się w działanie i tak powstała firma Budmat. Tu tworzymy nasze dachy, rynny, profile, blachy. Trwałe, bezpieczne, eleganckie. Ale to dopiero początek. Bo gdy idea przerodziła się w wizję, wizja wyznaczyła właściwy standard jakości. Dachy i elewacje, rynny, profile i akcesoria. Stalowe centrum serwisowe. Budmat. Masz prawo do jakości. Zapraszamy do oddziałów i partnerów handlowych w całej Polsce. www.budmat.pl. Kibicujesz Wiśle? Jesteś z nimi w Płocku i na każdym meczu wyjazdowym? Zasługujesz na pełną mobilność. Pobierz aplikację Witaj i korzystaj. Mnóstwo punktów do zebrania jak z tradycyjną kartą Witaj i mnóstwo punktów w specjalnych promocjach. A do tego fantastyczne kupony do zrealizowania kiedy zechcesz i gdziekolwiek jesteś. Pobierz wyszukując Witaj w sklepie z aplikacjami. Sponsorem Wisły Płock jest Orlen. Organizator programu Witaj! Jesteśmy ponownie na antenie Katolickiej Radio Diecezji Płockiej. Zawsze we wtorki magazyn kibica Wisły Płock. Marcin Kaczmarek i Jose Kante dzisiaj w studio.
No panowie, teraz już czas poanalizować, bo finisz zasadniczej części sezonu, no w zasadzie, jak to się elegancko mówi, o rzut beretem. Ewentualnie kiedyś mówiło się o włos i pewnie znaleźlibyśmy jeszcze parę określeń. W razie na pewno dużo, dużo emocji i dużo zespołów, które są tak jak my na styku grupy mistrzowskiej i spadkowej i na pewno nikt do końca centymetra boiska nie ustąpi, chcąc się w tej górnej części znaleźć. Wiadomo, że i tu jasno powiedzmy, bo często ten temat jest tak różnorodnie interpretowany. Wisły celem Płockiej jest utrzymanie się w lidze. I czy my zajmiemy w niej miejsce siódme, byłoby fantastycznie. Czy czternaste? To tak naprawdę nie ma większego, oprócz prestiżu, znaczenia, bo nie ma z tego tytułu żadnych korzyści poza oczywiście satysfakcją i radością zawodników, którzy to ewentualnie wyższe miejsce wywalczą. Czy jednak, no oczywiście, skoro ta szansa istnieje, no jak, Marcin, chciałbyś te mecze, które nas czekają, przybliżyć jakoś? Gdzie możemy powalczyć o punkty? Czy tak jak mówi Jose, w każdym meczu wszędzie możemy je zdobyć? Właśnie, gdzie są nasze szanse? Gdzie dla odmiany no przeciwnik będzie faworyta? Myślę, że ta liga pokazuje, jak bardzo jest nieprzewidywalna w pewnym momencie, oczywiście, w pewnych aspektach, bo suma summarum zawsze jednak ci najlepsi, najmocniejsi będą u góry, bo to jest zbyt dużo spotkań, żeby mówić o jakimś pierwiastku szczęścia. Ale no, widzimy, że ścisk niesamowity w tabeli. Sporo niespodzianek takich na dziś. Trochę odwrócone role. Mówiliśmy o ruchu Chorzów, że jest pogrzebany. Niektórzy już mówili, prawda? Odjęto im 4 punkty. Eksperci różnego rodzaju, ruch już się z tego nie pozbiera. A ruch wygrał z Legią, z Lechią i jest wiceliderem wiosny, można powiedzieć. Wygrzebał się ze strefy spadkowej i gdzieś tam patrzy w górę tabeli. To świadczy o jednym, że przy dobrej organizacji gry, przy dobrym przygotowaniu mentalnym, fizycznym, taktycznym, czyli tym, co w piłce jest najistotniejsze, można w tej lidze punktować z każdym, co nie znaczy, że regularnie i zawsze, bo przeciwnik ma to samo zadanie i założenie. Możemy popatrzeć, Krakowia, jakie ma kłopoty na przykład, prawda? Zespół, który jeszcze niedawno grał w europejskich pucharach. Dlatego bardzo wyrównane to wszystko, 5 kolejek takich pomieszanych, można powiedzieć, bo nie można powiedzieć, że ktoś ma łatwiejszy czy trudniejszy terminarz. Myślę, że będzie się to toczyć do ostatniej kolejki. Wydaje mi się, że jednak no, powiedzmy te 6 miejsc w pierwszej ósemce, no myślę, że w przybliżeniu można powiedzieć, że jest gdzieś tam zajętych. Ja uważam, że tak naprawdę gra toczy się o jedno, góra, dwa miejsca w ósemce i o te miejsca będzie rywalizowało około 6 zespołów. Wśród tych zespołów na dziś znalazła się nasza Wisła i zrobimy wszystko, żeby tej szansy się trzymać i cały czas, dopóki jest to możliwe, o nią walczyć. Mm-hmm. Jose, I asked coach, what will be the scenario of this 5 last games? Is it possible for us to promote to the championship group, the first 8 teams? Mm-hmm. And what's your opinion? Every score is possible? Everything can happen? Yeah, of course. We got a chance to be in the first 8? We got big chance now. Yeah. I think everybody in the team and everybody think this. Because we are playing good and we are getting points all the time, mm-hmm. So this is the most important. I think we got big chance now, and we are emotional and we want this. Mm-hmm. We fight. That's for it's very important. Yeah. Jose powiedział, że wszystkim tego bardzo chcemy, że w drużynie wszyscy w to wierzymy, bardzo na tym zależy, gramy dobrze i przede wszystkim, co ważne, punktujemy, więc mamy ogromną szansę, żeby w tej ósemce zagrać. A ja tak zażartuję przy okazji tego wątku, bo kilkadziesiąt minut po meczu, gdy w szatni piłkarze jeszcze byli w większości, chwilę spojrzałem na mecz ruchu z Lechią i to była jakaś taka sytuacja, Lechi niewykorzystana, jeszcze przy stanie 0-0. No i ja mówię, ach, lepiej by było, żeby strzeliła Lechia bramkę, na co Mateusz Piątkowski powiedział, o co ci chodzi? Przecież jak Lechia wygra, to ucieka nam. Co jasno oznaczało, że jakby celem Mateusza było nie ściganie się z ruchem będącym w dole tabeli, tylko Lechią, która jest na jednym z 3 pierwszych miejsc. Okay, pozytywne myślenie tego. To jest coś, co musi nam w tej chwili przyświecać i cały czas motywować nas do działania. Trudna kolejka przed nami, trudne wyzwania, natomiast to, co powiedział Jose, jeżeli utrzymamy tę tendencję punktową,
to nic nie stoi na przeszkodzie. Wszystko zależy od nas i rzeczywiście zrobimy maksa tyle, ile możemy. To mogę obiecać, że ten zespół będzie walczył w każdej kolejce i to o to jestem spokojny. Natomiast co uda się ugrać, zobaczymy po kilku kolejkach. Tam możemy powiedzieć prosto. Na wiosnę zdobyliśmy 8 punktów. To jest bardzo przyzwoity bilans. 2 zwycięstwa, 2 remisy i porażka zawsze. No i druga sprawa, my od 8 meczów regularnie strzelamy bramkę. To też jakbyśmy... Z 9 ostatnich kolejek przegraliśmy jeden mecz. Gdyby jeszcze tak się uprzeć, Marcin, całą rundę tą rewanżową, czyli od meczu 21 z Lechią, to na 10 meczów mamy bilans 4 zwycięstwa, 4 remisy i 2 porażki. I tego typu bilans prawdopodobnie zawsze wystarcza, żeby być w ścisłej czołówce niemal każdej ligi. Tak, no oczywiście, no nie chcemy wracać już do tego, co było w tamtej rundzie, bo rzeczywiście no, kilka tych punktów, które nam uciekły, mogłyby nas dzisiaj przybliżyć. No ale to jest takie gdybanie. Każdy może wracać do przeszłości i opowiadać o pojedynczych meczach. Fakt jest taki, dzisiaj jesteśmy na 9 miejscu w tabeli. Mamy tyle samo punktów, co 8 drużyna. Czyli można powiedzieć, że w kontekście walki o pierwszą 8 wszystko zaczyna się od zera i wszystko przed nami. Uważam, że każdy punkt w tych meczach będzie szalenie istotny. Niezależnie od tego, w jakim miejscu będziemy w kwietniu. Mhm. To będzie szalenie istotne. I jeden punkcik wywalczony gdzieś w 90 minucie może być na wagę złota. Kończąc już dzisiejszą audycję, chciałbym jeszcze zapytać cię o te 2 najbliższe tygodnie, już po meczu z Wisłą. Tak się akurat składa, że gramy w piątek, więc piłkarze dostaną z pewnością trochę wolnego czasu, to naturalne, skoro nie gramy ligowego meczu tydzień później. Czy masz już ten harmonogram pracy na ten okres przygotowany, czy może trochę dasz więcej odpoczynku, czy być może przykręcisz trochę śrubkę, intensyfikując trening? Mamy zaplanowane te, już było kilka tych przerw na reprezentację, także wyciągamy wnioski i myślę, że po tych przerwach nasz zespół wyglądał przyzwoicie, także nie będziemy zbyt wiele komplikować tutaj. Na pewno no jest czas na to, żeby w tym pierwszym tygodniu popracować troszeczkę intensywnie, jeżeli chodzi o cechy fizyczne, natomiast cały czas zespół jest monitorowany na bieżąco i tutaj będzie dalej tak w tym okresie. Na pewno będzie troszeczkę więcej też wolnego, no więcej, to znaczy na przykład 2 dni. To jest u nas więcej, bo być może sobotę i niedzielę po meczu z Wisłą, taki jest pierwotny plan, damy zawodnikom wolne i później też w tej przerwie, być może prawdopodobnie w piątek, zagramy grę wewnętrzną bądź połączoną z zawodnikami z Młodej Wisły, chociaż tutaj nie chcielibyśmy też nie wiadomo jak mieszać, bo liga już wystartowała. Oni ale generalnie te zajęcia będą w takiej formie gry zbliżonej do meczu. I sobota, niedziela. Też wolne. Wolne i później mamy pełny mikrocykl od poniedziałku do soboty, do meczu z Krakowią. W tym pierwszym tygodniu po meczu z Wisłą z kolei planujemy więcej jednostek treningowych po dwa razy w niektórych dniach, także już o szczegółach nie będę tutaj mówił, ale to wszystko jest już zaplanowane. Did you understand it, Jose? No. Coach said, if you stay in Płock, be careful for heart training during this first week. I was joking, of course. A little. You will get more holiday than normally, so that's better for the team. But coach promised the first week could be a little bit harder for players than normal during the season week. Yeah, we hope this. You hope, yeah. Yeah, because it's normal. So I think he wants to go to the national team matches, games, yes. Bardzo wam dziękuję za wizytę studiu. Thank you very much, Jose. Jose Cante was was in the studio and I ask you again someday. Thank you very much. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, Marcin, również tobie. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na mecz z Krakowią już teraz, a tych kibiców, którzy jadą do Krakowa, również na mecz z Wisłą. Pokażmy Wiśle, że nie jest aż taka jedyna, jak jej się wydaje. I na boisku, i na trybunach. I to jest najlepsze życzenie na najbliższy piątek. Za uwagę dziękuję także. Maciek Wiącek, do usłyszenia.